dwie piątki, a to jest moje, musiałam ściągnąć, nie, bo nie wzięłam propointera, a wiesz, nie pośmigam przy wykrywaczu, jak mam pierścionki. I to jest tak, tu sobie leżała piąteczka, trochę przymatowiała, czyli nie jest to wczorajsza, leżała sobie tutaj parę dni, odłożymy ją na bok i tutaj jeszcze jest, zobaczcie, wyżej sygnał. Witamy Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Wita Was Hania, Ewelinka i Krzysztof. I Tosia. I Tosia, zapomnieliśmy o Tosi. Kontynuując naszą jazdę busem, tym razem jedziemy do Krynicy Morskiej. Cieszysz się? Nad morze, do Krynicy Morskiej. Zależy od Tosi. A od Tosi, zależy od Ciebie, nie? A co będziemy tam robić? Będziemy tak pływać, odpoczywać, poszukiwać, opalać się. Każdy coś innego. Ja będę prowadził poszukiwania z wykrywaczem metali. Ja będę robił wszystko. A Hania? A ja będę pływać z Tosią. Także role podzielone. Z kuzynkami będę się też pytać. Jedziemy. Jesteśmy już na miejscu. Przygotowujemy sobie szybką kolację. No i co? Będziemy ruszać na poszukiwania. Podjemy, to będzie energia na poszukiwania. Jest późne popołudnie i chmurzy się, także pewnie jest mało ludzi na plaży. Dla nas to dobry znak. Więcej miejsca do poszukiwań. Nie będziemy musieli ludziom chodzić na głowę. Aby się tylko nie rozpadało, bo zapowiadają burzę. Hania, chcesz kanapkę? Nie jest głodna. Nie jest głodna. Także jemy i śmigamy, nie? Tak jest. Mogę tego otworzyć. Pokazać Ci, jak to się robi? Mhm. Zawstydź mnie. Udało Ci się, udało. Udało. Ale ładnie pachnie. No, w ogóle dobre są te mięska. No. Także widzicie, ja nie mam lekko. Ewelina ma tą twardą rękę i silną, także jak tylko coś nie tak, to mnie przydusza. Mówię Wam poważnie, przydusza mnie. Także się boi. Także taką ma moc. Spójrzcie, ta plaża dzisiaj jest nasza. Ale ty pokazałaś na mnie. Ja jestem tylko twój. No tak, ja mówię o plaży, kochanie. A plaża jest tutaj, ta nasza. Jest mało ludzi, także jest szansa, że będą jakieś wyniki. Dzisiaj mamy dwa wykrywacze. No oczywiście jak zawsze dla Ewelinki Xpedeus 1, dla mnie Xpedeus 2. A kto będzie lepszy? Ja, jak zawsze. Tak, ty, to się okaże. Zobaczymy. Ruszamy. To będzie jeden sygnał. I jest drugi. Złotóweczka. Jep, pyk, jest 50 groszy. Natomiast są tutaj też jeszcze inne sygnały. Zaraz sprawdzimy, co to jeszcze jest koło tych 50 groszy. Się pokazało, jest 2 złote, czyli jest 2,50 i szukamy dalej. Gdzieś jest tutaj, zobaczymy co tu jest i teraz jest złotówka, czyli z jednego miejsca 3,50. To już jest ładnie, naprawdę bardzo ładnie.
spójrzcie, jaki piękny łańcuszek znalazłam. Jakie to jest ciężkie. Oto takim skarbem się odnalazło to. Widziałem, ile miałaś tutaj kibiców, co? Kobieta, wykrywacz, dzieci i... No co ty gadasz? Dwie piątki, a to jest moje, musiałam ściągnąć... Weź mnie, nie strasz. Bo nie wzięłam propointera, a wiesz, nie pośmigam przy wykrywaczu, jak mam pierścionki. Nie, nie, czekaj, zostaw. Boże, dzieci mówią do mnie, daj mi pani trochę pieniążku. Zobaczcie, ja tutaj Ewelinka ma kibiców. Oni chcą mieć złoto. Szukajcie, nie bicie. Także to jak na razie to wygrywasz, te zawody. Dwa piątaczki. W jednym miejscu? No, zobacz. No zobacz, nie skupię się, wszyscy mi wygrywasz zabierają z ręki. Nie wolno. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Nie co wolno. Tu się dzieje? Ej, chłopcy. Co tu się dzieje? Każdy by chciał z wykrywaczem pochodzić. Patologia się dzieje. Patologia. Tania, co to? Nie wzięłam propointera. Tania skwitowała wszystko. No i tyle. Schowaj, bo nawet kieszeni nie mam. Jak ty się ubrałaś na sportowo? Co? Spodenki mam. Ojejku. Mam i piątkę ja, także nie jestem gorszy od Ewelinki. Nic tylko się cieszyć. Naprawdę jest dosyć ciekawie. Jest bogato. Nie było innych poszukiwaczy przed nami, dlatego pewnie tak wszystko tutaj pięknie i ładnie leży i czeka na nas. O, jest tutaj. Jest dwa złote, tylko szkoda, że jak zrobiło się tak pięknie i bogato na tej plaży, to zaczął padać deszcz. Trzeba się pomału zwijać. No i spierdzielamy. Zaczyna padać, zaczyna kropić. Burza nadchodzi. Z tyłu aż granatowo. Uciekamy do naszego busa. Ale komary gryzą. Chyba na deszcz. Idziemy. My już gotowi do spania. Leżakujemy sobie w naszym Mariocie luksusowym hotelu pięciogwiazdkowym, czyli busie Flintstone. Że na głowę nie pada. A to najważniejsze, nie? Co nazwa? Głupi Flintstone. Głupi Flintstone. Głupi Flintstone. Hania to zawsze ma poczucie humoru. Głupi Flintstone. Także co, na dzisiaj się żegnamy z wami. Idziemy w Kimę i co, widzimy się rano, tak? Widzimy się rano. Idziemy teraz na plażę. No gdzie teraz na plażę? No to idź, sama idziesz. No, idziesz jak chcesz, to idź sobie. Pada teraz. My się kładziemy spać. Będzie grzyłka. Aby tylko nie było burzy. Tak jest. Burza i noc przyjdzie. Spokojna. Nie przyjdzie? Chyba, że Hania będzie bączki Mama walić w nocy. Dupą. Hania, może przyjść burza, jak będziesz bączki walić. Jak tata puści bąkę i będzie chrapał, to na pewno przyjdzie. No, tak. Także do zobaczenia, widzimy się. Rano. Nowy dzień, nowe możliwości, nowe wyzwania. Wyspałaś się? Jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiesz? A Tosia się wyspała? Tosia coś zamyślona, w nocy coś jej się śniło, bo popiskiwała, poszczekiwała, także noc. Spokojna, deszczowa. Spokojna, deszczowa. No, padało całą noc praktycznie. Ale nic, trzeba zwijać się na plażę. Idziesz? Nie mogę. Hania musi się wyspać. Także ja śmigam, a z 2 godzinki pochodzę i przyjdę na śniadanie. Dobrze. Wszedłem na taki plac,
przy zejściu, gdzie leżą chorągiewki, jakieś znaczniki na wodzie. I pierwszy sygnał i zobaczcie, co wyszło z piasku. I to jest tak. Tu sobie leżała piąteczka, trochę przymatowiała, czyli nie jest to wczorajsza. Leżała sobie tutaj parę dni. Odłożymy ją na bok. I tutaj jeszcze jest, zobaczcie, wyżej sygnał. Muszę się do niego dokopać, bo jest mniej wyraźny, taki gdzieś głębiej pewnie coś jest. Odpalę propointera i zlokalizuję ten sygnał. Gdzieś go tu trzeba podkopać, bo jest głębiej. Nie widzę, nie widzę, nie widzę. O, jest tutaj, w tym miejscu, dokładnie tu. Dwa złote, dwa ziko, czyli 7 złotych z jednego miejsca i szukam tu dalej. Jest jeszcze następny sygnał. Odkopię trochę. Propointer do dzieła. Do dzieła, propointerku. Jest, jest, jest tutaj. Widzę to. To jest 50 groszy. Czyli jest 7,50. No i jeszcze sprawdzam cewką. Cisza. Czyli 7,50. I to mnie cieszy. A teraz jest kolejny sygnał. Dosyć taki mocny, wyraźny sygnał. Zaraz zobaczymy, co to jest. 2 złote. 2 złote. I to wszystko na tym wyniesieniu. Koło tego jachciku wyszła piąteczka. Cieszę się niesamowicie, bo zaczyna się naprawdę robić bardzo ciekawie. Duża ilość monet o dużych nominałach, gdzie wykrywacze je widzą bardzo pewnie, wychodzi spod tego piasku. Natomiast po wczorajszym deszczu ta powłoka piasku jest taka twarda i nie widzę, żeby było kopane przez innych poszukiwaczy. Stąd ja mam takie Eldorado. Eldorado w Krynicy. Wysyp monet. Krzysiek wysłał mi zdjęcie, co znalazł. Chce mnie pewnie zdenerwować, że nie poszłam rano. No ale ja sobie to potem odbiję. Praktycznie już pod łódką ukazała nam się złotóweczka. Uwagę moją zwrócił pewien fakt. Tutaj wzdłuż ogrodzenia wybiegane są, odciśnięte w sumie, ślady kopytek dzika. Zobaczcie, one są tutaj bardzo intensywne. Locha jedna, druga, trzecia z małymi śmigają wzdłuż tutaj plaży nadmorskiej i miejsca, gdzie my biwakujemy. Także tylko wypatrywać je, żeby zobaczyć, jak nadbiegają dziki, dziki. I kolejne 2 złote. Także ilość kasy znalezionej na plaży przyrasta. Jest jej coraz więcej. Jest i coś dla Hani. Lokomotywa, foremka. Pewnie się Hania ucieszy. Patrzę się na te fale, są coraz większe. Natomiast do rzeczy, zobaczcie, tutaj nie trzeba na tej plaży wykrywaczy metali. Woda wypłukuje monety. Niesamowite, to jest pierwszy raz w sumie miałem takie zdarzenie, żeby znaleźć wypłukaną monetę. To jeszcze 5-złotówkę. 5-złotową monetę z nadbrzeżnego piasku. Przygotowuję śniadanko dla Krzyśka i czas wołać go, żeby przyszedł sobie coś zjeść i wypić kawkę. Czas zakończyć te poranne poszukiwania z wykrywaczem metali. Powiem wam tak, tego to się nie spodziewałem. Taka ilość monet, zwłaszcza tych o dużym nominale, piątki, dwójki, jedynki, nigdy wcześniej nie spotkałem na żadnej plaży, bynajmniej przez ostatnich kilka lat. Tutaj w Krynicy posypało. To jest prawdziwe Eldorado, tak jak wcześniej wspominałem. Natomiast czas skończyć, no bo trzeba wypić kawę, trzeba coś zjeść i ustalić z Ewelinką dalszy plan na dzisiejszy dzień, aby tutaj z powrotem po południu wrócić. Całe podsumowanie tego, co znaleźliśmy tutaj w Krynicy Morskiej na plaży, zrobimy na końcu
filmiku. A teraz czas śmigać do busa. Coś wam pokażę. Tutaj sobie rowerzyści jeżdżą. Plażowicze wychodzą z kąpielisk. A tu taki jegomość sobie chodzi. O, i sobie idzie do lasu, do swojego naturalnego domku. Plan na dzisiaj prosty. Śniadaneczko. Lecimy na plażę, żeby Hania mogła się pokąpać. Pokąpać klupu cały dzień. Tak, a potem pójdziemy sobie do miasta na jakieś lody. Powrót. No i lecimy z powrotem. Bo dzisiaj też się zapowiada po południu Eldorado. A zapowiadali deszcz? Albo nie, chodzi o zbiory, wiesz, o ilość kasy w piasku po plażowiczach. W międzyczasie przestawiłem busa na inną miejscówkę. Mamy tutaj więcej cienia i stoimy bliżej morza, bo dosłownie siatka i 15 metrów dzieli nas od plaży. Opaski antyzgubieniowe. Numer telefonu dla dzieciaków. Okay. Ale to nie, to Hani musisz wypisać. Imię rodzica. A, no to co innego. Krzysztof i Marcin. Nie nagrywaj mojego numer telefonu. A to Krzysztof, to czyj numer podajesz? Mój czy swój? Cicho, 668-210. To się jakiego ma stresa, jak ma się zamoczyć, ochłodzić. Nauka pływania, patrzcie. Tragikomedia. Trochę zabawne, to śmieszne, ale piesek się boi. Także chodź, Tosia, położysz się, poleżysz. Zdecydował się zobaczyć, jaka woda. Pewnie mokra. Zimna woda jest. Hania się pochlupała troszeczkę. No i rozdupcyła nam się pogoda. Trzeba będzie przeczekać ten deszcz i ruszyć do miasta, do centrum Krynicy Morskiej. Byliśmy na plaży i było takie piękne słoneczko. Nagle, nie wiadomo skąd, przyszła ogromna chmura i zaczęło lać. Wszyscy uciekali. I my też uciekaliśmy. Przyszliśmy sobie teraz do busa. Już teraz przestało padać. Coś zjemy. I co będziemy robić? Idziemy do miasta. Parasol jest. Z taką parasolką możemy śmigać. Idziemy się przejść. No i tak jak już mówiliśmy, jak mówiłem, z powrotem na plażę. Posmakowałam, nie otrujesz się, proszę. Zupa z naszej kuchni, ze świeżymi warzywami. A coś to serdelka, tu jest parówka. No wrzuciłam ci. To te warzywo, niespodzianka. Tak, gładka. Pyszna. Dodatek. Tak. Z drzewa. Cina i smacznego. Dziękuję. Tanecznym krokiem na loda. Dziki z Krynicy Morskiej nie są takie groźne. My je tutaj, co zrobiliśmy? Ujarzmiliśmy. Ujarzmiliśmy, także nie jest źle. Ja bym siadał na wachlaka, ale zniknął w poszlankach. Także nie obawiajcie się. Wakacje w busie to też wakacje i przygoda. Z dzikami. Ale, z dzikami, ale takiej przygody, jak my mamy dzisiaj cały dzień z dzikami, to chyba nikt nie miał, prawda? No chyba nikt. Zobaczcie, co nas odwiedziło, co przyszło praktycznie pod nas, pod nasz bus. Pod nasz bus. Żeby zjeść, ona słyszy? Zjeść z nami kolację, natomiast kolacją nie poczęstujemy, bo sami nawet też nie mamy, prawda? Jeszcze. Jeszcze. Także oto takie towarzystwo. Prawie oswojone, prawie dzikie. Nie czujesz takiej tej grozy, takiego niebezpieczeństwa? Jak nie? A co, bo widzisz, że siatka jest, jesteś pewna? Mhm. Ta cała Ewelina, zobaczcie. Cwaniakuje. Cwaniakuje.
Także takie oto towarzystwo mamy obok busa. Plaża Krynica, trzecie podejście. Zobaczymy, co te nasze dobre sprzęty podarzą nam. Co wyjdzie spod cewki, jakie sygnały, ile monet. Dużo. O biżuterii nie wspomnę, aczkolwiek z nią to jest oczywiście bardzo ciężko. Chociaż liczymy na to. Także startujemy, zobaczymy. Ruszamy. Musimy się spieszyć, bo nadchodzi. Bo burza nadchodzi. Wczoraj nas ominęła, ale dzisiaj nie wiem. No ale wczoraj nas wygonił deszcz. Deszcz, no ale deszcz to nie burza, a dzisiaj będzie i deszcz, i burza. Wszystko nadchodzi aż granatowo. Dlatego trzeba się spieszyć. Spieszymy się. Ania, co ty znalazłaś? Polewkę. A mama co? Mama nic. 10 groszy. 10 groszy znalazłam wcześniej, a teraz dwójeczkę. Jak zwykle każda moneta czeka na mnie. Z jednego dołka 5 i 50 groszy. 5,50 z jednego dołka, natomiast zaczyna już pomału nadciągać burza i padać deszcz, także trzeba się uwijać, żeby przeszesać jak najwięcej jeszcze terenu na plaży. Przyjeżdżając do Krynicy Morskiej, musicie liczyć się z takim widokiem. Dziki i warchlaki będą wam towarzyszyły na co dzień. Kolejny dzień wakacji, kolejna nocka w busie zaliczona. Jak widzieliście wczoraj, deszcz nam dupy zmoczył i wygonił z plaży. Natomiast ja nie odpuszczam, dopóki dziewczyny nie wstaną. Pochodzę jeszcze po plaży za monetami. I przy okazji przyniosę jakieś ciepłe pieczywo na śniadanko dla moich dziewczyn. Każdy poranek daje szansę na to, by wieczorem móc powiedzieć, to był szczęśliwy dzień. dzień dobry Krzysztofie, obudź się, obudź się. Obudź się, zobacz co na ciebie tu czeka. Złotóweczka. Na oko, patrzcie, znaczy na oko, wykrywacz dał sygnał, patrzę, a tutaj na wierzchu jest 50 groszy. Sprawdzimy, czy nic nie ma z boku. Nie ma. A, jest tutaj. Zobaczcie. Widzicie? O, tu. Jest kolejne 50 groszy, czyli złotówka i sprawdzamy dalej. Nie ma. Tylko ten Z. O, zobaczcie, tutaj się ukryło 2 złote. Piknie. W końcu jakaś biżuteria. Srebrne serduszko z napisem Best Friends. Najlepszy przyjaciel. To wykrywacz. Czas nieubagalnie płynie. Musiałem zakończyć poszukiwania. Kolejne bardzo udane poszukiwania na plaży w Krynicy Morskiej. Powiem tak. Powtórzę. Tutaj jest Eldorado. Ile znaleźliśmy kasy? Pokażemy wam na końcu filmiku, ale jest naprawdę bardzo bogato. Zjemy śniadanko, zrobimy podsumowanie i ruszamy dalej w kolejną wakacyjną podróż. Najgorsze są wyjazdy i to jeszcze z jakiego miejsca, z Krynicy, miasta dzików. Odwiedzają można, nas tutaj. Można z nimi sobie śniadanko? W cudzysłowie oczywiście, mamy tutaj dzika i tam są dalej małe dziczki, warchlaczki za płotem, także potwierdzamy, że w Krynicy dziki są. Są one w miarę bezpieczne, no my tak mówimy, ponieważ jest zasiadką. Natomiast jeszcze spotkaliśmy podczas tutaj swojego pobytu kilka razy dziki, także i na drodze, wszystko. Nie tylko za płotem, bo po drodze też chodzą, i po mieście chodzą, i na plaży chodzą. Także z Krynicy mamy bardzo,
Bardzo miłe wspomnienia. Hania pod wrażeniem. Jest. Uważaj na kamerę, Hania. Także, ale no co, no, trzeba się pomału pakować i jechać dalej w wakacyjną podróż busem. Nadszedł ten czas naszego czego? Podsumowania naszego wyjazdu i poszukiwań z wykrywaczem metali na plaży. Cztery wyjścia, jak widzieliście, rwane i takie po 1,5 do 2 godzin maksymalnie, dały nam ile? 107 zł. 107 zł. Już Wam pokażemy w jakich nominałach i omówimy jak to wyglądało w praktyce. Piąteczek jest ile? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 piątek. 2, 4, 6, 8, 10, 12 dwójek. 12 dwójek. 2, 4, 6, 7 jedynek. 7 jedynek. Złotówek. No złotówek, jedynki nie mogą być? No. 2, 4, 6, 8, 9, 50. 2, 4, 4 dwudziestki. Dziesiątek jest 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dziesiątek. No i takie żółciaczki. Żółciaczki. Lokomotywa i to co Hania jeszcze miała. I jeszcze sreberko. Takie oto. Taka zawieszka. Także Krynica Morska to prawdziwe Eldorado na poszukiwania. Około 7 godzin dało 107 zł. 107, a jeszcze lody kupowałem z tego. No to tam z Wiedychy to 107, 27 zł zapłaciłem, nie? Tak. 107, 120, 8. 7. 7? 127 zł. 127 zł w 4 godziny. A 21 za lody dałeś? No. To 128, dobrze. 120, dobrze. Także 128 godzin w 4 godziny z kawałkiem. Także Krynica Morska to prawdziwe Eldorado dla poszukiwaczy, plażowych poszukiwaczy. Tak jest. A, jeszcze warto wspomnieć o Hani znalezisku na oko. W dwóch konewkach wczoraj. A, no już skitrany w busie. Także nie dała nam tutaj, żeby nagrać. Poleciała z Tosią jeszcze na plażę. Spojrzeć ostatni raz na morze. No bo my kończymy na dzisiaj ten odcinek i jedziemy dalej w podróż. Wakacyjną podróż busem. Do zobaczenia w następnym odcinku. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.